Hubert. Filip. Nie masz dzisiaj siły, bo jest poniedziałek, słyszałem. Ty też nie masz dzisiaj siły, bo jest poniedziałek, dlatego dzisiaj tak zwany podcast pospieszny, bo Filip, cały świat z zapartym tchem po całej fali krytycznych uwag na temat serialu Żelazna Pięść, ewentualnie Pięść z Żelaza. To jest, ewentualnie cytuję. Jest Żelazko Pięści. Tak, też. Tak, Żelazko Pięści, Pięść Żelazkowa, nie wiem, jest bardzo dużo możliwych tłumaczeń. Cały świat po fali krytycznych recenzji w internecie tegoż nowego serialu, które pojawiły się przed premierą, po obejrzeniu przedpremierowym przez niektórych sześciu pierwszych odcinków, czeka cały świat z zapartym tchem, czy jak wreszcie powiemy, Filip, czy według nas Iron Fist jest spoko, czy nie jest spoko. I tu od razu spoiler, nie powiemy. Nie powiemy tego, przynajmniej na razie. Z tej prostej przyczyny, że ty byłeś w lesie, proszę pana, na pojezierzu pewnym w weekend. A ja byłem w zupełnie innym lesie, też w okolicach pewnej wody. W Polsce jak w lesie. Tak, właśnie. W związku z czym obejrzeliśmy ja dwa, a ty, Hubert? A ja czy? Jesteś lepszy o jeden. Jestem lepszy od ciebie, jestem dużo lepszy od ciebie. Mogę ci zespoilować trzeci odcinek. Jesteś Filip, lepszy o 33%. Uwaga, spoiler pierwszy. Trzeci odcinek kończy się cliffhangerem. Fuck! No właśnie, i teraz nie wiem, czy nagrywać, czy pędzić do domu, oglądać dalej. Skłaniam się ku nagrywaniu na razie, dobrze. Ale dlaczego, to powiemy za chwilę. Dobrze, krótko mówiąc, dzisiejszy ekspresowy, pospieszny pociąg relacji My Internet opowie o naszych pierwszych wrażeniach z serialu Iron Fist, produkcji Marvel/Netflix. Ale żeby nie było nudno, to jeszcze zderzymy go z serialem, który jest ewidentnie uwielbiany i rzekłbym nawet mentalnie brandzlowany przez większość internetu. Filip, nie sądziłem, że kiedykolwiek doczekam czasów, w których to czasach serial na podstawie uniwersum X-Menowego, wyprodukowany przez telewizję Fox, która jest znana z tego, że nic nie potrafi dobrze zrobić i popiera republikanów, że ten serial w internecie będzie chwalony pod niebiosa, podczas gdy kolejna netflixowa produkcja, pewniak po prostu, właśnie, proszę pana, zawsze były pewniakami, jest po prostu zjechana po same pięty, można tak powiedzieć. A co? No jeżeli zjeżdżamy z góry na dół, to pięty są dosyć nisko, w związku otóż z czym to zgadza się. Ale Filip, ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że serialu Legion nie oglądałem. Więc tak. Będę teraz z kolei w takiej niekomfortowej sytuacji, że ty mi wszystko powiesz na temat tego serialu i mi go zespojujesz. Nie wszystko, żeby nie było. Serial Legion to jest 8 odcinków, z których ja mam za sobą 5. Jest to taka sytuacja, że każdy kolejny jest lepszy od poprzedniego, więc automatycznie, jeżeli podobały ci się zwiastuny, które na pewno widziałeś i pamiętasz, że on jest taki, że jest szalony, jest kolorowa akcja, Hubert, są trochę efektów, jest takich super bohaterskich, ale a potem jest znowu coś dziwnego. Przy tym był taki trochę sterylny, mi się wydawał, z tych trailerów. Właśnie, sterylność to jest rzecz, na którą zwróciło to z internetu, to wiesz, wielogłowe coś, uwagę, że jest zbyt czysto i to, że wszystko jest takie ładne bardzo i to jest zbyt ładne. No ale to zawsze był taki element charakterystyczny dla X-Menów. Może to kwestia tego, że to jest po prostu wierność materiałowi źródłowemu. Od razu mówię, że ja pana Legiona nie znam i być może to, że wszystko wskazuje na to, że będzie ewidentnie powiedziane, czyim jest synem w serialu. Jest zupełnie oczywiste dla fanów komiksu. Dla fanów komiksu zupełnie oczywiste i ja też już o tym wiem, bo to było na zasadzie, ej, kto, kim jest ten Legion? Będzie o nim serial, muszę się dowiedzieć czegokolwiek, więc wiem, że jest synem profesora X i że jest zajebiście potężny i że potrafi wszystko, co chce, tylko że w serialu to jest droga do. Więc on na razie jest taki, że jeszcze nie, ma potencjał. Hubert, ten serial jest stworzony przez pana, który zrobił serial Fargo, który kiedyś ci polecałem, ale ty oczywiście masz to w dupie. Oczywiście. Więc oczywiście nie obejrzałeś go jeszcze, ale serial Fargo sprawdził się wyśmienicie, więc nic dziwnego, że oczekiwania były dosyć wysokie. W głównej roli tytułowej i najfajniejszej pan Dan Stevens, który wyróżnił się na horyzoncie bliskich mi kobiet, jednej, tak? Filmem Gość. Bo nie masz więcej bliskich kobiet. Znaczy jest mama też, ale mama filmu Gość nie oglądała i nie zna z komiksów za bardzo. Więc. Film Gość to jest ten film o tym, jak przyjeżdża żołnierz? Tak, jest taki 80s style i tajemniczy i w ogóle jest super ekstra. A on w większości chyba jest znany z gry w Downton Abbey, gdzie jest grzeczny, ogolony i wysublimowany, a tutaj, proszę pana, jest zwariowanym wariatem. Mieszkającym w domu dla obłąkanych. I myślałem, że większość serialu będzie siedziała w domu dla obłąkanych, tymczasem to jest tylko pierwszy odcinek. Aha. Potem, proszę pana, już wychodzimy. Wychodzimy na szeroki świat i w związku z tym pole do popisu jest coraz większe. Główna zaleta tego serialu jest taka, że jak ty go oglądasz, to
To jest tak, tak jak w dowcipie w filmie Anioł w Krakowie, gdzie młody chłopiec mówi, że ja jestem pan nosz i mogę cię zabić w każdej sekundzie, to w serialu Legion w każdej sekundzie może się wydarzyć cokolwiek. On jest tak zrobiony, że naprawdę możesz się spodziewać czegoś najbardziej szalonego, a wydarzy się coś zupełnie innego, równie szalonego. Ale dlatego, że fabuła jest zupełnie niechronologiczna? Jest mocno niechronologicznie, bo tak, z jednej strony mamy właśnie ten wstęp, gdzie on jest w wariatkowie, mówiąc krótko, i wszyscy mu mówią, że ma po prostu rozdwojenie jaźni, ma mózgową padakę i powinien tu siedzieć dla dobra wszystkich, ale no, coś się dzieje, coś bardzo, bardzo ekscytującego. Czyli główny bohater przeżywa coś w rodzaju snu na jawie. Powiedzmy, że jest coś w rodzaju snu na jawie. Potem jest jednocześnie sen we śnie, bo jest taka opcja, że gdy on w końcu się wydostaje z tego wariatkowa i spotyka ludzi życzliwych sobie, którzy mówią, stary, jesteś tak potężny, że po prostu pamięknie, w związku z czym chodź z nami. To jest moja parafraza dialogu, które są bardzo fajne. I on idzie z nimi. Rozważałeś kiedyś karierę tłumacza filmowego? Patrząc na poziom niektórych tłumaczeń, myślę, że byłbym w tym niezły. Podobnie jak i ty. I oni go zabierają i mu pokazują różne rzeczy, mówiąc, że zobacz, ty tak naprawdę masz moc. I jeden z gości jest w stanie poruszać się po wspomnieniach. On zabiera wszystkich, którzy chcą iść akurat z nim, i mówią, wejdźmy do wspomnień, zobaczymy, co tam się tak naprawdę wydarzyło, że on teraz jest taki porąbany. Ale jako, że on jest mocno porąbany i mocno potężny, to niektóre wspomnienia po części świadomie, po części nieświadomie blokuje, zastępując je zupełnie innymi, więc oni, będąc u niego w podświadomości, przeżywają inny rodzaj jego przeszłości, która jest przefiltrowana przez jakieś dzikie, po prostu mutanckie zdolności. I to jest tak, że trochę się dzieje naprawdę, trochę dzieje się u niego w głowie, trochę dzieje się u niego w głowie w przeszłości. Ale czy wiesz, co się gdzie dzieje? Czy to jest właśnie część tego całego fenomenu? Wydaje mi się, że wiem, ale szczerze mówiąc, na tyle daleko zaszła teraz fabuła, że być może się okazać, że część rzeczy, które były oglądane, to taka pewnie nie była prawda. Ale czy to jest tak trochę na takim samej zasadzie jak Mr. Robot? Jest to pokazywane podobno, właśnie do tego dążyłem teraz, że oprócz tego, że wizualnie jest wysmakowany bardzo, i mimo tego, że widać, że budżet to wydają, tak jak zapewne w Iron Fiście, że mają, wiesz, godzinę materiału, no to budżet jest w tych trzech minutach. Budżet na jedną świecącą pięść. W tych trzech minutach jest budżet. Ale jest to zrobione z głową i przez to, że dekoracje są fajne, wszystko jest takie jadowicie kolorowe i szalone, to nie zwraca się na to aż tak uwagi, że są te wizualne wskazówki, kiedy rzecz jest prawdą, kiedy jest nieprawdą, bo on ma na sobie ciuchy, na przykład, że jak ma kształt geometryczny, to znaczy, że on jest tą gorszą wersją siebie. Jak on robi coś tam, to wtedy jest prawda. Jeżeli robi, już zrobili takie diagramy ludzie w internecie, oni są lepsi ode mnie o jeden odcinek, bo wyszło 6. Tak, i 7 będzie teraz niedługo bardzo. I to jest taka gra we wskazówki właśnie. I tak Mr. Robot ci się podobał i było tak na zasadzie, tylko że tam były jakby dwie opcje, albo jest prawda, albo jest nieprawda, w sensie sobie wymyślił, albo sobie nie wymyślił. To są właśnie te opcje jeszcze, że on ma w głowie pasożyta, który ten pasożyt jeszcze dodatkowym jest poziomem tutaj tej zagadki całej. I dzięki temu, że ci, którzy są na zewnątrz, za cholerę nie wiedzą, co się dzieje, próbują się dowiedzieć tego, wchodząc mu do tej głowy, ale no wiadomo. On jest super potężny, czego dowodem jest ostatni odcinek, który widziałem, i on robi w taki bardzo wesoły sposób rzeczy niestworzone, bo na przykład idzie na niego 40 kolesi, a on robi tak i jeszcze robi jak kowboje, tak nogami na bok, tak. I oni znikają, tak dosłownie, tak robią, tak puf i znikają. I sobie myślę, no kurde, rozumiem to. To jest mutant, z którym bym mógł być kolegą, gdyby nie zagrożenie, że mnie zabije w każdej sekundzie, jak pan nosz. Filip, że tak zacytuję Roberta Beniniego. Very good, I don't understand nothing. Absolutnie nic nie rozumiem właśnie, tego, co tak, mówiłeś przez ostatnie parę minut. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że o tym serialu się nie da opowiadać w sposób składny, bo on jest tak zrobiony, że prawdopodobnie każde streszczenie odcinka, który jest czymś innym niż czytanie na Wikipedii dokładnie tego, co się wydarzyło, jest niewykonalne, w związku z czym ja zanęcam i zajudzam i zachęcam, bo jest bomba. I jako pierwszy serial telewizji Fox po 24... I Simpsonach, okej. Okay. Jako trzeci serial telewizji Fox jest to serial, który można polecić absolutnie każdemu i nawet nie temu, który mówi... W sensie, i nawet temu, który mówi, że ej, a superbohaterowiec jest jakaś gejozna, nie? Ale Filipa Lipa jest X w tym serialu, a nie ma Wolverina. Jest słaba, to jest... No ale, on już nie może, już powiedział. W internecie powiedział, że już nie będzie. No to chyba, że będzie w MCU. Dobrze, także drogi słuchaczu, Filip zanęcił, Filip poleca. W sposób tak chaotyczny, w jaki chaotyczny sposób prowadzona jest fabuła serialu. Z tym, że tam jest to zrobione z większym przekonaniem i prawdopodobnie wiedzą, dokąd zmierzają, w przeciwieństwie do mnie. Filip, challenge dla naszych słuchaczy, to znaczy obejrzyjcie
Legion, jeśli jeszcze nie oglądaliście, i powróćcie do tyrady Filipowej. I zobaczcie, ile mam racji. I zobaczcie, ile ma racji i ile procent z tego, co powiedział, jest dla was, stało się zupełnie, absolutnie zrozumiałe. To będzie, myślę, bardzo dobra wykładnia tego, czy serial jest dobry, czy nie. Czy ty obejrzysz ten serial w takim razie? Właśnie chciałem powiedzieć, że prawdopodobnie tym całym swoim obecnym zachwytem na tego, jaki to jest fajny serial, jak fajnie się go ogląda, prawdopodobnie spowodowałeś, że nie obejrzę go absolutnie nigdy. Ale to jest tak, jak właśnie Fargo, okej, jeszcze bym zrozumiał, bo dużo jest fajnych seriali, które są, powiedzmy, gangsterskie w dużym skrócie, w jakimś tam stopniu, więc możesz go olać, ale naprawdę dobrych seriali superbohaterskich nie jest jeszcze na tyle dużo, żeby móc sobie pozwolić na ominięcie. Tak samo jak z Batmanem, Arkham City i całą resztą, w której miałeś zagrać, kupiłeś je i też masz je w dupie głęboko. Filip, powiem tak, serial Legion jest na mojej liście. I będzie nie jest na niej zbyt wysoko, no jest dość nisko. W związku z tym, jeśli kiedyś będzie taka sytuacja, że na przykład powiem, do jasnej cholery, nie mam kompletnie co robić ze sobą, ze swoim życiem i nie wiem, to już koniec, wtedy sięgnę po niego jako tak, a jeszcze zanim to... Jest szansa, że jak się okaże, podobno, bo są ploty, których nie chciałbym się drążyć, ale że Patrick Stewart się pojawi gościnnie w drugim sezonie. Rany boskie, rany teraz boskie, ty mnie przekonałeś. No właśnie, trzeba iść, to w tym momencie, jak będzie data premiery oficjalna drugiego sezonu, to sobie dziabniesz pierwszy tuż przed. Tak. Nagle stwierdziłem, że jednak trochę na mojej liście pojawił się wyżej, ale to jest tak, jak wiesz, jak oglądać filmy Marvelowe dla Stingerów tylko i wyłącznie, nie? No, to prawda. Chociaż trzeba przyznać, że na przykład pierwszy sezon Agentów Tarczy był ocalony występem Samuela L. Jacksona, który pojawił się i zrobił porządek po prostu. No, no właśnie, ale o Agentach Tarczy nie będziemy mówić, powiemy o nich, jak się sezon skończy, bo teraz jesteśmy w przerwie między etapem drugim a trzecim. Zastanawiam się, czy zasługują na cały odcinek, czy będą połączeni razem z tym tak zwanym odcinkiem, co przez pół roku było, a o czym nie mówiliśmy. Tak, o czym też nie powiemy dzisiaj, bo stwierdziliśmy, że bez sensu. Dobrze, ale Filip, serial Legion na słynnym internetowym agregacie portalu, agregacie recenzji Rotten Tomatoes, potato, tak. Ma od krytyków oficjalnych 91%, natomiast od publiczności 87%. Tak czy jak dużo. Średnia ocena jest 8+/10, w związku z czym ewidentnie jest to rzecz warta uwagi. I teraz właśnie zderzamy te 91% z 16. I teraz z kolei coś, co do tej pory zupełnie było nie do pomyślenia, to znaczy taka absolutna klapa podobno w wykonaniu Netflixa, który to w serial Marvel's Iron Fist, sezon pierwszy, yes, przez krytyków został oceniony na 4.21/10, 16% pozytywnych recenzji tylko, co sprawia, że jest to oficjalnie zgniły pomidor. Bardzo mocno zgniły, ale żeby co nie było, bardzo ciekawe, pan aktor główny, który nazywa się Finn Jones. Tak, Finn Jones powiedział, że to nie jest serial dla krytyków, tylko dla publiczności, co zazwyczaj oznacza, że to jest bardzo zły serial, ale nie można powiedzieć nic innego. Ale w tym wypadku, zobacz, 16% od krytyków, 86%, czyli prawie tyle samo co Legion od publiczności. I teraz Filip. I nawet patrz, ratingów jest dużo więcej, bo jest 4,5 tysiąca ocen dla Iron Fist, i to a na przykład, 1,5 tysiąca dla Legionu. I ta ocena pokrywa się prawie w 100% z oceną Netflixową, czyli tam wciąż są obecnie 4, tak, 4 z, no, z haczykiem, większym tak, kawałkiem na Netflixie, co w świetle tego, że niedługo zostanie zmieniony w ogóle system funkcjonowania. Chciałem chyba powiedzieć, Hubert, będzie łapa w górę. Tak, będzie ewidentnie. Bardziej będzie łapa w górę. Ale Filip, no tak jak mówiłem, cały świat czeka na to, co my powiemy. Czy rzeczywiście jest to taka totalna klapa? Czy to jest pierwsza poważna porażka Marvela w ogóle? Hubert, świecie, słuchaj mnie teraz. Słucham cię. Obejrzałem 2. W związku z czym jest to dużo niższy procent zaawansowania w sezonie niż w przypadku serialu Legion, gdzie jest 5/8, a tu jest 2/13. I tak, gdyby nie zalewa z dosyć negatywnych bądź ewentualnie recenzji pod tytułem miał być spoko, to na tym etapie 2 odcinków bym nie powiedział ani jednego złego słowa, poza jednym, o którym powiem zaraz, bo te wszystkie Marvelowe, Netflixowe seriale na początku zaczynają się właśnie w sposób taki, ej, poznamy tego bohatera, zobaczymy, jak bardzo jest szalony lub nie, w co się wplączę, czyli mamy zajawkę tej grubszej intrygi. Ale Filip, ale drugi odcinek Daredevila sprawił przecież, że absolutnie... Nie, no i właśnie teraz dążę. Drugi odcinek Daredevila skończył się pamiętną, przezajebistą sceną napierdalania się w korytarzu. Otóż to. I teraz jest tak, że
No to kiedy zobaczymy bohatera w akcji? To znaczy, że w którymś momencie musi przyjść ta sytuacja, kiedy on rzeczywiście zacznie się trzaskać tak, jak umie. I w serialu Iron Fist, żelazkowa pięść, żelazowa wola ewentualnie. O, to jest moje tłumaczenie tego serialu. Żelazowa wola, to jest moje tłumaczenie tego serialu. Tytułu tego serialu. To jest ten moment w finale drugiego odcinka. Tylko, że on jest taki... No właśnie nie ja jest. Mówię... No fajnie, w końcu jest płonąca pięść i on rozwalił drzwi i zbił tego neandertalczyka w tym zakładzie. No ale już? Dobrze, Filip, po kolei. Od czego zaczyna się serial? Od czołówki. Czołówka, pierwsze co mnie bardzo zdziwiło w czołówce, to że mówię, czy to jest do jasnej cholery muzyka Tron Legacy? Jest, dokładnie to samo. Mówię, ej, to jest Strona. Dokładnie, jeszcze jest tam ten taki przerywnik. Tak, to się mocno zainspirowało. Tak, więc już jest tak pierwsze, okej, czołówka miała być pewnie trochę w klimacie Daredevila. Są tam te animowane takie fajne niby wstawki. Coś nie do końca pasuje, nie ma takiej dramaturgii, ale jest okej. Okay. Nie, czołówka jest spoko, pod warunkiem takim, że nie oczekuje się arcydzieła, bo czołówka Daredevila intro jest super fajne i była jako pierwsze, więc jest wow, kurde, zajebiste. I ostatnio widziałem nawet krótką analizę tego, jak czołówki mają się do swoich bohaterów. Tak. Znaczy Daredevil jest czerwony, wiadomo, bo on jest czerwony, ale że ten materiał, z którego się leją te wszystkie elementy, to że to nie jest koniecznie krew, tylko że to jest wosk, bo on czy jest religijny, kościół, świece, yo. Luke Cage jest żółty i brukliński, więc wiadomo, jest twardy i ma najlepszą muzykę ze wszystkich seriali, to przynajmniej prawda. Na tym etapie, ale zakładam, że się nic nie zmieni. A z kolei Jessica Jones jest fioletowa, tak jak był fioletowy jej Nemezis. Tak. I jest taka poszarpana, rysowana, bo u niej w głowie się dzieją różne dziwne rzeczy, więc też jest jakby odbiciem tego, co się dzieje w serialu. A tu z kolei ludzie narzekają, że ten kolor troszkę zielonkawy, on jest za bardzo bury, jest taki szary, stalowy trochę. No właśnie, on miał chyba być najbardziej zielony jest ten moment, jak ta noga tak kopie, to się taki dymek pojawia, tak, zielony. Tak, to jest ewidentnie zielony, reszta jest taka właśnie bura. No i fakt, że ta muzyczka jest taka... Niby mają tutaj pole do popisu, żeby wykorzystać te filmy Kung Fu z lat 70. i ten klimat taki właśnie taki kampowy trochę i taki... Tak zły, że aż fajny, no, ale celowo. Właśnie ale na razie tego nie widać. No właśnie, i to bardzo dobrze nawiązałeś do tego, o czym chciałem powiedzieć. To, czego mi tutaj brakowało i na co trochę liczyłem, także po trailerze, po tym, który był taki trochę zabawny, trochę brutalny, trochę poważny, to bardzo liczyłem na, szczerze mówiąc, klimat, który właśnie będzie nawiązywał do filmów Kung Fu, a konkretnie będzie nawiązywał do filmów z Jackie Chanem. Mm-hmm. To znaczy, że zarówno sceny walki, jak i sposób prowadzenia fabuły będzie taki trochę humorystyczny, że sceny walki będą takie trochę właśnie z jednego ujęcia, mocno nieprzerywane, dynamiczne, takie kung fu typowe ruchy, czyli takie przerywane, wiesz, takie ho, 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 że i się na chwilę zatrzymują, trzy ciosy i się na chwilę zatrzymują. Tak. Tymczasem dostaliśmy coś zupełnie innego. Zakładam, że była to decyzja w pełni artystyczna. Mm-hmm. Czy udana? Jeszcze nie powiem, bo widzę tutaj pewne plusy tam, gdzie ludzie widzą minusy. Filip, proszę, jakie to są myślę, minusy? No. Pierwszym podstawowym zarzutem dotyczącym warstwy stricte rozrywkowej tego serialu są właśnie sceny walki oraz sposób ich pokazania i sposób ich odegrania przez pana Fina Jonesa. Jest. Otóż bardzo czepiają się tego wszyscy w internecie, że jego ruchy są bardzo wolne, takie jakieś bardzo z wielkim namaszczeniem i że w ogóle nie wygląda jakby czyli, to był jakiś mistrz kung fu. Tak, że ponieważ niestety musieli pokazywać cały czas jego twarz, nie posiada on maski, która zasłania pół jego twarzy, to dużo trudniej jest zastąpić go jakimś kaskaderem, ewentualnie nie ma budżetu na cyfrową rekonstrukcję twarzy. Dobrze też wie, Tak, więc on musi sobie radzić z tym, co potrafi, a że podobno nie potrafi za wiele, no to wygląda to nie najlepiej. Ale ja odnalazłem pewną tutaj taką w tym prawdę, która wydaje mi się, że pozwoli mi dużo jaśniej na to patrzeć. To znaczy, on przez cały ten czas i tam w pierwszym odcinku, w drugim odcinku robi te takie to tai chi takie ćwiczy, w sensie robi te ruchy tai chi. Tak. I on w momencie, kiedy używa chi odblokować. Tak, kiedy używa tych swoich ruchów kung fu, to robi to właśnie rzeczywiście bardzo tak wolno, przy czym ja to odebrałem tak, że efekt jest taki, że ci ludzie, z którymi on walczy, starają się bardzo szybko ruszać, a on takimi z gracją, takimi powolnymi, ale bardzo płynnymi, jeszcze lepszy. Tak, płynnymi ruchami ma pełną kontrolę nad tym,
co się dzieje i to na razie, że tak powiem, kupuję. Może poza sceną walki w, spoiler, szpitalnej kartotece. Kartotece? Tak. To jest, no, obejrzysz, to zobaczysz. Tak, gdzie jego przeciwnikiem jest jakiś koleś w garniturze. I gdzie ta walka nie wygląda jak jakiś, w ogóle, jak on to siebie określa, nieśmiertelny Iron Fist, który, ma ocalić świat przed ręką, ale jako po prostu koleś, który ćwiczył trochę karate, wiesz, w jakimś tam takim baraku, wiesz, karate Kyokushin Polska, 99 zł za miesiąc, nie? Mniej więcej. I rzeczywiście tam to nie wypaliło, ale na przykład scena sparingu z panią Colleen Wing w moim mniemaniu wyszła całkiem fajnie, bo on się właśnie tak poruszał z dużą gracją i powolutku, a mimo to cały czas miał kontrolę nad sytuacją. I to jest taka zarzut do rozrywkowej warstwy. Dobrze. Z tym można polemizować. Natomiast z zarzutem drugim pod tytułem scenopisarstwo w tym serialu nie stoi na najwyższym, dialogi i ta reszta? Nie stoi na najwyższym poziomie i że dialogi wyglądają ewidentnie w ten sposób. Nasz główny bohater coś robi, następnie następuje dialog. Właśnie zrobiłem to. Naprawdę to zrobiłeś? Zrobiłem to. Dlaczego to zrobiłeś? Zrobiłem to, ponieważ musiałem to zrobić, bo to i tamto. Tak. I kończy się rozmowa. I tak rzeczywiście 70 do 80% dialogów w tym serialu wygląda, przez co też strasznie moim zdaniem cierpi tempo narracji w tych pierwszych trzech odcinkach. No i to jest zarzut, który się powtarza szerokim tutaj, tym w szerokim spektrum, bo na przykład to, co ja chciałem powiedzieć, że jest rzecz, która mi się nie podobała, albo inaczej, nie tyle nie podobała, co zwróciłem na nią uwagę jako coś, co wśród tak doświadczonej ekipy chyba nie powinno się pojawić, albo ewentualnie powinni zrobić to lepiej, bo właśnie w pierwszym odcinku jest ten moment, kiedy panowie z Rand Enterprise, czyli ochroniarz i jego sługusi, gonią pana Fina przez tam ten chiński Nowy Rok, czy cokolwiek to było. I on tam oczywiście się rozkłada, ale jest: hej, jesteś ochroniarzem z Rand, kto cię przysłał? Pano, chyba jasne to jest, nie? Ewentualnie rozumiem, że mogła być opcja, czy przysłał go Ward, kolejny zły Ward w uniwersum Marvela, czy jego siostra, aczkolwiek patrząc na to, że Ward zawsze był kutasem, co jest cytatem dosłownie z serialu, a z siostrą zawsze się kumał, to chyba jest dosyć oczywiste, kto to zrobił. I to było na zasadzie takich właśnie oczywistych rzeczy. I inną oczywistą rzeczą... Znaczy w ogóle sam fakt tego, że musiała paść ta kwestia, jesteś ochroniarzem... Tak, bo jakby co, ludzie... Przecież widać, że to on! Nie, bo było ciemno, on jest murzynem. Prawda, było widać, było jeszcze zbliżenie na jego twarz. W pierwszej scenie były zbliżenia na jego twarz. W tej scenie było zbliżenie na jego twarz. I sam to, że fakt, że musieli o tym powiedzieć, jesteś nim, tak, no, jestem nim, a dlaczego mnie gonisz? Bo cię gonię. Czyli znowu przykład traktowania widza jak debila, niestety. No trudno, można to przełknąć. Pewnie. Tak samo jak ewentualnie można przełknąć fakt, którego się spodziewałem i który jest realizowany po prostu w 100%, to znaczy on jest tak bardzo oderwany od tego świata, z którego zniknął 15 lat temu i do którego wrócił, i tak bardzo niesamowite rzeczy mu się przytrafiły, o których teraz musi opowiadać, że nic dziwnego, że ludzie mu nie wierzą. I każda postać w każdym serialu czy filmie, która coś zrobiła, co jest niesamowite, albo musi coś udowodnić, i opowiada tym ludziom, to ona zawsze robi to w najgorszy możliwy sposób. Wybiera takie kwestie i takich rzeczy jakby się czepia, że ci ludzie jeszcze bardziej jej nie wierzą. I to musi doprowadzić oczywiście do tego momentu, kiedy wszyscy mówią: ej, faktycznie ty jesteś żelazową wolą i byłeś faktycznie w Himalajach przez 15 lat, więc teraz ci wierzę, ale przez ostatnie 7 odcinków mówiłeś o mieście w chmurach i kurna 7 stolicach niebios i walce ze smokiem, że wiadomo, że jesteś debilem. A nie, jednak nie jesteś debilem, tylko dlaczego do cholery to tak długo trwa? Tylko Filip, akurat to w tym przypadku to też jest jeden z zarzutów, to znaczy, że on jest tak bardzo oderwany od świata i jest tak totalnie łatwowierny, że aż nie da się tego oglądać, bo to jest nie do zniesienia i to jest niemożliwe, żeby ktoś tak robił. Szczególnie, że on jest dorosłym facetem. No właśnie, ale dla mnie to się bardzo, bardzo fajnie składa właśnie w tą postać, która jest rozpieszczonym małym dzieciakiem, który nigdy prawdziwego świata nie zaznał, bo się kręcił tylko w towarzystwie bogatych ludzi i innych bogatych dzieciaków, a następnie trafił do jakiegoś klasztoru z innego wymiaru, gdzie w ogóle nikt nie potrafił go wychować na człowieka współczesnego. Nie, to tylko, ma sens, tak. Tylko, więc ta jego mentalność taka dziecka,
dziecka i taka już skrajna totalnie mentalność dziecka, znaczy jak ktoś mu coś powie, to on mu uwierzy i w ogóle no nie tak, będzie się pilnował, to moim zdaniem nawet się sprawdza. Może jest to bardzo prosty chwyt, ale on jest takim odpowiednikiem, chyba będzie w przypadku Defendersów, takim odpowiednikiem Kapitana Ameryki, to znaczy tak jak Daredevil jest też w tym świecie mistycznym trochę zanurzony, to znaczy wie, kto to jest The Hand i wie o tej całej potyczce między jasną a ciemną stroną, tak? Okay. To tutaj w tym całym swoim tym on zachowuje taki totalny jakiś sceptycyzm i też jednocześnie jest bardzo zgorzkniały. Mm-hmm. Natomiast Iron Fist jest tą takim wcieleniem, po prostu wiesz, chłopiec, mały chłopiec w dorosłym ciele z dużą mocą, ale nie radzący sobie we współczesnym świecie. Myślałem, że użyjesz zupełnie innego porównania, że on będzie w Defendersach odpowiednikiem Michelangelo z swoją fizik żołnierza, który jest, wiesz, wyluzy, chłopaka, okay, co to, jest, yo. Tak, kupuję to jest bardzo dobre. Ale rzeczywiście on będzie chyba takim, wiesz, bardzo duchowym przewodnikiem grupy, ale niekoniecznie realistycznie patrzącym na problemy stojące przed nimi. Ale to był element, który akurat w moich oczach, przynajmniej po tych pierwszych trzech odcinkach, broni się całkiem nieźle. Nie, to nie jest wielki zarzut. O ile oczywiście nie sprawdzi się to, o czym też już udało mi się przeczytać, to, że ten jakby łuk postaci nie za bardzo się gdzieś tam zbudował, czyli że tak, że on jednak jest cały czas taki łatwowierny do samego końca, no to może to pewnie być męczące po jakimś czasie. No i to są właśnie te rzeczy, na które ja czekam teraz po przeczytaniu tych wszystkich recenzji i obejrzeniu na razie tylko dwóch odcinków, które to dwa odcinki są bardzo sprawne. W sensie tu nie było takich, poza tymi zarzutami, że pewne klasyczne bardzo motywy dla oderwanej od rzeczywistości postaci są eksploatowane aż za bardzo. To wszystko jest spoko. Tylko, że trochę gorzej, bo mimo wszystko no właśnie... i Jessica Jones, i Luke Cage to jest inny przykład, bo wszyscy mówią, że ej, jak nie będzie gorszy niż Luke Cage, to już spoko. Bo Luke Cage jest uważany za najgorszy z tych wszystkich seriali, który co trochę rozumiem, bo ta fabuła była strasznie rozciągnięta i pod koniec się zrobiła na tyle komiksowo niewiarygodna, że mogła odrzucać, a przy tym nie była tak super efektowna, jakby ale się właśnie, chciało. No właśnie, nie była super efektowna i to oczywiście może się trochę nie udało, ale właśnie to jest to, o czym chciałem powiedzieć, czyli taki kolejny zarzut już z mojej strony stricte, to znaczy wszystkie te rzeczy, o których mówimy, te jakieś nieudane dialogi, trochę dłużyzny, trochę może nie do końca dobrze pokazane sceny walki, mam nadzieję, że mimo wszystko się rozkręcą, chociaż z recenzji można się dowiedzieć, że jednak nie, to wszystko byłoby do wybaczenia, gdyby oni stworzyli jakiś taki bardzo konkretny dla tego serialu klimat, to znaczy Daredevil miał klimat taki mroczny, brutalny i mocno realistyczny. Taki Batman Begins, no. Tak, i taki mocno realistyczny, to znaczy on, wiesz, walczył się, męczył, ledwo żył i był taki, był taki bardzo mocno down to earth. Była noir i detektywistyczna. Tak, była serialem noir ewidentnie. Luke Cage był filmem Blaxploitation i to właśnie ta końcówka absurdalna, ten koleś w tym stroju i ten, to też było takie mocno z kina Blaxploitation wyciągnięte i to się też tym broni. Natomiast tutaj przynajmniej na razie liczyłem właśnie od samego początku, że to będzie właśnie, wiesz, Jackie Chan, pijany mistrz. Kino z Hongkongu po prostu, nie? Kino z Hongkongu z lat tam 60., 70., 80., że to będzie ten klimat. Mm-hmm. Tymczasem jest zupełnie inaczej, ale wydaje mi się, że można w bardzo brzydki sposób określić klimat tego serialu, przynajmniej na początkowy, takie popłuczyny po Daredevilu, to znaczy najbardziej spośród tych seriali jest zbliżony do Daredevila, jeśli chodzi o klimat, ale jest wszystko dużo bardziej uproszczone, wygładzone i przez to nie ma jakiegoś takiego charakterystycznego, przynajmniej na razie, elementu. Zobaczymy, jak to się rozwinie, właśnie dlatego jakby te oczekiwania, które mam po tych dwóch odcinkach, są nadal na zasadzie, ej, to będzie spoko, jeszcze mają czas i szansę, żeby to rozwinąć, z tym, że te recenzje mówią, że później, że fajnie robi się w drugiej połowie, kiedy na arenę wkracza Hand i faktycznie zaczynają drążyć ten główny wątek i się naparzać bardziej, ale że tego samego naparzania nie jest aż tak dużo, jakby się chciało i że one, te wszystkie walki nie są aż tak efektowne jak w Daredevilu. I boję się, że jakby na moją ocenę całego serialu będzie rzutować to, że teraz wiem, co ludziom się nie podoba i teraz będę szukał w kolejnych odcinkach tych elementów. To jest ten problem, dlatego ja na przykład wszystkie trzy odcinki obejrzałem w jeden dzień, w sensie to było longiem i samo to kazało mi stwierdzić, że nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać, myślę, że nie będzie bo najgorzej. Nie poczułem się po tych dwóch odcinkach na zasadzie na tyle zmęczony, że stwierdziłem, że już więcej nie dam rady.
Tylko dziabnę dużą chęcią sobie dziabnę trzeci i była 24, kiedy skończyłem oglądać trzeci odcinek, który skończył się cliffhangerem i nawet w mojej głowie pojawiła się myśl, kurczę, nie mogę tego zostawić na cliffhangerem, jeszcze jeden trzeba obejrzeć, no ale powstrzymałem dobrze, się. Dobrze, to jest dobry zwiastun więc na przyszłość. Więc to jest jakiś plus. Bardzo się czepiają samego Finna Jonesa, że aktorsko nie podołał i że jest zbyt rozmemłany w tej swojej roli. Na razie jeszcze tego nie widzę. Jak na razie jest okej, no tak jak mówiłem, jego taka naiwność jest 100%, jest moim zdaniem, na razie się broni, więc tutaj czekam na rozwój. Zastanawiam się tylko, czy mimo wszystko ten serial nie cierpi na taki syndrom tego, że jest to, wiesz, ostatni serial przed Defendersami. Właśnie to, ja mam nadzieję, że on ma bardziej taką, właśnie bardziej funkcję wprowadzenia chyba fabuły do serialu Defenders niż samodzielnej historii o Iron Fistie i to może być ten problem. Że to jest taki serial, który jest zrobiony na zasadzie ej, musimy jeszcze walnąć ten ostatni puzelek przed złożeniem całego obrazka, więc zrobimy go tak trochę na odwal się, bo i tak wszyscy to obejrzą, a główne danie będzie za pół roku, kiedy dostaniemy 6 odcinków. I że zrobimy w tym serialu, Defenders będzie cały o The Hand i wprowadzimy całą zarzewie konfliktu i Defenders nam to wszystko rozwinie. I może to tak będzie, jak to było w przypadku pierwszego sezonu Shield, że pierwsze pół było okej, no ale zróbcie coś i potem się okazało, że jednak mieli na to pomysł, tylko że w tym wypadku, tym pierwszym pół to jest cały sezon Iron Fista, który będzie, no zróbcie coś, nie zdążyliście, albo nie chciało wam się. I za pół roku, jak jesienią obejrzymy The Defenders, to wtedy będzie, o kurwa, teraz to dopiero ma sens, zajebiście, yo. Tylko wiesz, czy to nie jest zbyt ryzykowne? No nie, no Netflix też wie, co robi. Znaczy wie, że nawet jeśli będą złe recenzje, to i tak ludzie to obejrzą i tak będą czekać na Defenders, bo naprodukowali, nawet jeśli nie będą lubić Iron Fista i Iron Fist się stanie tak tym, kim na początku w Avengersach był Hawkeye, to znaczy takim piątym kołem u wozu. Taki, co on tu właściwie robi? Tak. Scarlett Johansson przynajmniej, wiesz, ma ładną figurę i można sobie popatrzeć, a ten typek, co on tam robi właściwie, nie? Ten nieudany Bourne, nie? Co on tam wyprawia. Ale ja jeszcze pozostaję, że tak powiem, optymistycznie nastawiony, i myślę, że z chęcią jeszcze parę odcinków na pewno łyknę, a ostateczny werdykt trzeba będzie wydać dopiero na koniec. Ja powiem ci szczerze, spodziewałem się, że będzie gorzej, głównie dlatego, że te recenzje przeczytałem przed obejrzeniem i spodziewałem się naprawdę jakiegoś gniota i może też to pozytywnie wpłynęło na odbiór tak, tego. Tak, ale to też trochę jest tak, że wiesz, ktoś robi ci, strzela ci Monalizę za Monalizą i teraz nagle narysował bardzo ładny, ale jednak rysunek konia. To myślisz sobie, fajnie, ale gdzie ta Monaliza? No wiesz, z jednej strony bronienie takiego serialu, który może rzeczywiście jest kupą, jest takim, wiesz, typowym objawem fanboizmu. Z drugiej strony nie warto być chyba tym, który, wiesz, czeka, aż jej potknie nogę. Mówiłem, że w końcu coś spieprzą. Mato. No właśnie. A tacy mądrzy byli, takie hity robili. No i dobrze, my się zabezpieczamy w ten sposób, że obejrzeliśmy na razie niewiele, w związku z tym jesteśmy pozytywnie nastawieni na przyszłość i na pewno do serialu wrócimy. Ja chciałem w ogóle powiedzieć, że ale ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć jedną rzecz. Jedno co musi się skończyć natychmiast w tym serialu, to jest, nie chcę więcej, jeszcze wytrzymam 3 razy w ciągu całego sezonu retrospekcję matki w samolocie wylatującej przez... Tak, bo to jest dramatyczna scena, która stała się komediowym przerywnikiem. Ale w ciągu tych 3 odcinków ona pojawiała się chyba 7-krotnie, nie wiem, albo mam takie tylko wrażenie, że ona się jest jej za dużo, co 15 minut się pojawia dokładnie to samo ujęcie i to jest szalenie męczące. A ono też nie jest jakieś super w ogóle, jakby było zajebiście efektowne, to bym zrozumiał. Jest dość nisko budżetowe, to prawda. I też bardzo nie podoba mi się, muszę przyznać, o ile cała reszta jest okej, to bardzo nie podoba mi się efekt tego, kiedy on dostaje tego swojego, tak dokładnie, kiedy dostaje ataku, czy tam trafia mu się ta retrospekcja i te kreski, które są takie, wyglądają na bardzo tani efekt przejścia, stawiony na zasadzie z gotowych filtrów z After Effects, nie? Ja bym się dziwił, gdyby tak było w ogóle. No, więc pozostajemy optymistyczni. Tak. Werdyktu nie wydajemy. Na razie jest potencjał na spoko, ale ja chciałem powiedzieć, bo to, co ja chciałem powiedzieć, to było to, że tutaj sobie tak, prawda, zerkałem i patrzę, że 4. odcinek reżyseruje Sapocznik.
Ten, który grę o tron wzniósł na wyżyny świetności przecież bitwą o wszystko. I widzisz, ten odcinek jest właśnie przede mną, więc... A szósty odcinek Ryza! O Boże! Mój Boże, to a będzie... to jest ważne, a ósmy odcinek, ta Roen, on jest od Shieldów chyba ziomkiem. A nie, od Mortal Kombat, Mortala Kombata i Shield też. No, bardzo dobrze. Czyli spoko, ale ja czekam na Sapocznika, jest The Sapocznik. Tak, to już niedługo. Ryza jest znany z tego, że filmy kung fu są jego pasją, więc... I też lubi pięści zrobione z twardych rzeczy. Tak, też człowiek z metalowymi pięściami, tym razem bardzo dosłownymi. Który to też nie był film najwyższych lotów. Nie, ale z tego co pamiętam oglądało się tak, że no trochę rechotu. Przepraszam Filip, i znowu po raz kolejny trafiamy, zobacz jaką mamy piękną pętlę kompozycyjną. No. Przecież tam też jest Pan Nosz. Russell Crowe jest My name is Mr. Knife. I ma nóż połączony z pistoletem, co jest absolutnie fantastyczne. Jest super. Więc mimo wielu słabych elementów, film Człowiek o żelaznych pięściach, nie wiem jakie jest tłumaczenie oficjalne, bronił się jakoś, więc miejmy nadzieję, tak. Że także ten człowiek o żelaznych pięściach, czyli o chopinowskiej fryzurze, zresztą z żelazowej woli. Idealnie, Jezu, tyle po prostu połączeń. Także się obroni. Czekamy z niecierpliwością na przyszłość, jaką nam zafundują twórcy tego serialu i obiecujemy, że podzielimy się naszymi refleksjami. Ja myślę, że będziemy po całości zrobić, żeby też nie rozwadniać naszego wspaniałego podcastu Hammerzeit, spoilery to nasze życie, to byśmy może zrobili zestawienie Iron Fista kontra Shield, jak już się całość skończy, czyli tak w okolicach koniec kwietnia, w kwietniu wraca, no to w maju. Tak myślę, że przez ten czas na spokojnie Iron Fista obejrzymy, a w międzyczasie wydarzą się takie rzeczy jak oczywiście Strażnicy Galaktyki, którzy zostali, to jest taka rzecz, której nie do końca rozumiem, to już w ogóle abstrahuję od Iron Fista totalnie, że początkowo premiera była wyznaczona na 28 kwietnia, tydzień przed oficjalną światową premierą, i znowu jesteśmy lepsi niż Ameryka, ale dystrybutor się znowu przestraszył długiego weekendu majowego i film wchodzi wtedy, kiedy wszędzie indziej, czyli 5 maja, ale w maju na pewno będziemy w kosmosie razem z Peterem Quillem i opowiemy wam o tym. Mamy w planach zrobić to, o czym mówiłeś, czyli te wszystkie szajsy, które się wydarzyły w międzyczasie. Lego Batman, proszę pana, Kong, różne seriale maści wszelakie, o których można napomknąć, albo nie trzeba. No musimy dokończyć to, bo musimy wspomnieć o serialu Papież Młodszy. Papież Pierwszy Młodszy, masz rację, bardzo dobry serial. Co prawda jest już strasznie przeterminowany, bo w internecie jak ktoś ma więcej niż 3 miesiące, to już w ogóle zapomni. Ale może ktoś będzie chciał posłuchać. Więc mili państwo, przyszłość podcastu Hammerzeit ryszuje się całkiem nieźle. Ale Filip, kolejny odcinek będzie odcinkiem 70. Takim trochę jubileuszowym. Dlatego nie wiem, czy nie byłoby na przykład słusznym pomysłem powrócić do naszego szalenie udanego cyklu Sylwetki Wielkich Ludzi i z okazji 70. Bardzo dobry pomysł. Podcastu Hammerzeit przybliżyć kolejną sylwetkę jakiegoś wielkiego człowieka naszym słuchaczom. To spróbujemy znaleźć taki zestaw, żebyście mogli może wy wybierzecie, a może my wybierzemy. Nie, jeszcze nie wiem tego. Jeszcze tego nie wiem, ale dobrze, bo życie w niepewności to jest oczekiwanie na niespodziankę, a niespodzianki są super. Hubert, to był bardzo ekspresowy, pospieszny tak, podcast. Tak jak obiecywaliśmy. Tak jak obiecywaliśmy. Pociąg? Dlaczego powiedziałem pociąg? Odcinek pospieszny. Nie chcę powiedzieć, że ekspresowy, ponieważ bywały krótsze, ale jest dosyć krótko. Jest jeden z krótszych. Jest dosyć wysoko na liście krótkich odcinków. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko. Jest to prawda, więc mamy nadzieję, że sprawdził się wam podczas na przykład prasowania. Bo prasujecie, nie? Nie chodzicie w pogniecionych ciuchach. Ej, Hubert. Nikt ci nie odpowie, to nie jest nasz... tak czy siak, oglądajcie serial Iron Fist, żeby wyrobić sobie swoją własną opinię, a nie bezmyślnie słuchać opinii głupich ludzi z internetu. I bądźcie lepsi niż Hubert i obejrzyjcie Legion od razu, a nie czekajcie, aż będzie sezon drugi. Lub bądźcie tak samo fajni jak ja i nie oglądajcie go nigdy, bo ten koleś wszystko musiał popsuć. Nie? Jak on za bardzo się zachwyca czymkolwiek, to dobrze. Absolutnie niechęć mi łapie do obejrzenia. Przepraszam, Hubert, przepraszam wszystkich, przepraszam mamę, tatę i... Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia lub nawet zobaczenia niebawem, ponieważ to tajemnica. Dlatego. Co? Dobrze, nie tajemnica. Skoro powiedziałeś tajemnica, to powiemy o tym później. Ale zanim minie deadline. Szalenie długo się żegnamy dzisiaj, dlatego nie ma już co przedłużać. Do usłyszenia. Pa. Koniec.